program w polsce.pl Marcin wikło Witam ponownie Marzena Nikiel, z nami redaktor naczelna portalu w polityce.pl jesteśmy jakby w nowej rzeczywistości po tym co wydarzyło się po godzinie 10 oświadczenie pana prezydenta jednoznaczne dwie ustawy z tych ustaw sądowych zawetowane jedna też bardzo ważna o ustroju sądów powszechnych podpisana co to oznacza Dzień dobry państwu w nowej rzeczywistości to oznacza, że Właśnie w nowej czy w starej rzeczywistości. W nowej. No, ta ustawa o sądach powszechnych jednak wejdzie. Pan prezydent obiecuje, że będzie pracował nad własną też, nad własnym projektem ustawy o KRS-ie i o Sądzie Najwyższym. Bardzo mocne wystąpienie pana prezydenta można przeczytać u nas na portalu już w całości i zobaczyć jeszcze raz całe nagranie. No to pokazuje, że jednak pan prezydent sprzeciwia się takiemu bardzo szybkiemu i no, bardzo szybkiemu wprowadzeniu tej reformy sądownictwa. Tak, Natomiast ten, podkreśla. Tempo procedowania wy... było ogromne, tak. Tak, ale podkreśla wyraźnie, że jest to ogromnie ważna obietnica, z którą sam szedł do wyborów i absolutnie nie zgodzi się na to, żeby ją e, e, porzucić w jakikolwiek sposób. Pan, Natomiast... prezydent, pan prezydent dużo mówi o tym, że ta ustawa nie była z nim konsultowana i tak naprawdę to jest chyba największy zarzut. To jest klucz, tak. Bardzo mocno wybrzmiało to, że nie zapoznano go z tą ustawą, że był sam nią zaskoczony. Co więcej, pan prezydent mówi, że konsultował sam z różnymi środowiskami, również prawniczymi, ale także ze środowiskami, z którymi bardzo się liczy, z dawnymi opozycjonistami, wspomniał tu konkretnie o pani Zofii Romaszewskiej i w oparciu o te rozmowy, w oparciu o własne przemyślenia stwierdził, że państwo musi chronić obywatela, ale też nie może doprowadzać do sytuacji, w której obywatel tego państwa się boi, stąd ta decyzja pana prezydenta, żeby za Wetować te dwie ustawy i żeby stworzyć własny projekt. Janusz Szewczak, który był tutaj gościem po godzinie 10.00 w trakcie rozmowy z panem posłem, przyszła do nas ta informacja o, o podwójnym wecie. Mówił, że to jest błąd, że to spowolni wszystkie reformy, że być może już ta szansa na takie dogłębne, prawdziwe zreformowanie sądów została przekreślona w tym momencie. No, myślę, że nie można w ten sposób zastawiać wszystkiego na ostrzu nos, że wszystko albo nic. Jak, co, co to znaczy, że już nie będzie tej reformy? Myślę, że, że no, pan prezydent mówił, że reforma ma być musi, musi być ona radykalna, ale musi być też mądra i przemyślana. Tutaj wskazuje na takie rozwiązania, które są nieakceptowalne. To jest tak, trochę przepychanka z obozem rządowym, bo znaczy, że tamte są co, niemądre? Nie, nie, że y, zostały tam wprowadzone zapisy. Zauważmy, że nie zostało jednak do końca uwzględnione to ultimatum pana prezydenta, bo on postawił warunek, że podpisze, jeżeli ustawa o KRS będzie przyjęta y, większością trzech piątych. W ustawie o KRS tego nie ma, to zostało przesunięte do, do ustawy, ustawy o o sądzie sądzie Wyższym, dlatego te ustawy są ze sobą powiązane. To jest to, co mówił pan prezydent. No tak, więc pytanie, czy chciano trochę tutaj jakoś ograć pana prezydenta, spełnić warunek, ale nie do końca. No, pan prezydent pokazał się jako osoba bardzo przytomnie myśląca i odpowiedzialna też za państwo. Pamiętajmy, że inne są zadania prezydenta, inne są zadania rządu czy partii rządzącej. To jest też inny elektorat, ale też prezydenta zadaniem jest no, wychodzenie z rozwiązaniami, które są dla wszystkich i, i, i no musi uwzględnić też atmosferę, która się dzieje. Prawie, prawie godzinę mamy już te informacje o, o tym podwójnym prezydenckim wecie. Jakie pierwsze komentarze są? No. Zbieramy informacje, już niebawem będzie można przeczytać wywiady i, i komentarze na naszym portalu. Różne to są głosy. Na pewno wszyscy są tą decyzją zaskoczeni, bo chyba nie takiej decyzji pana prezydenta się spodziewali. Natomiast są też no, takie głosy, żeby no, też nie przesadzać z tym czarnowictwem, No prezydent ogłasza wła, yy, pracę nad własnym projektem i dobrze, ale pamiętajmy też o tym, co się dzieje wokół tej ustawy. To jest kluczowa reforma, bardzo ważna dla Polski, bardzo ważna dla obywateli. Tak, re ale relacjonujemy całej te wszystkie emocje, relacjonujemy to, co dzieje się na ulicy, te tysiące ludzi wyprowadzonych na ulicy, wyprowadzonych, specjalnie tak mówię, bo tak. co do tej spontaniczności, to jednak mam duże wątpliwości. Opisaliśmy to na portalu w Weekend. Właściwie z piątku na sobotę opublikowaliśmy taki tekst, który ujawnia ten Program działań opozycji, czy też fundacji, organizacji. Kilkanaście punktów, które. Tak, to jest 16 rozpisane. punktów bardzo precyzyjnie rozpisanych, które mają wyłączyć rząd, mają sparaliżować państwo. I widać, że Fundacja Otwarty Dialog, która była na Majdanie, która współpracuje ze środowiskami ukraińskimi, ale i międzynarodowymi, która ma powiązania z Sorosem, o co podejrzewaliśmy wcześniej, o ingerencję w te nasze obywatelskie niby ruchy. Widzimy, że fundacja ta bardzo czynnie. Włącza się w sparaliżowanie państwa, w destabilizację kraju i w stworzenie takiego niby oddolnego ruchu. Po naszej publikacji zaczęto mówić właśnie o tym zjawisku Astro... siania, tak. Z... tak. Astroturfingu. Tak, tak, siania tak, zwanej, tak zwanego siania sztucznej trawy. To znaczy bardzo dobrze, że no po tych naszych publikacjach poszło to tak szeroko w świat, ta informacja, i wszyscy zaczęliśmy się krytycznie przyglądać informacjom, które otrzymujemy w internecie. W internecie na forach. Nagle wszyscy zaczęli zauważyć, że są jakieś świetne reklamy w meczu w Warszawie, że są profesjonalnie wydrukowane plakaty. To, to nie są przypadki. Takie rzeczy nie dzieją się same. Tak. No poza tym wymagają ogromnych nakładów finansowych. Przecież wynajęcie y, gablot czy billboardów, miejsc na billboardy kosztuje, kosztuje też ich wydrukowanie, kosztuje I nie się koncepcja to z dnia na graficzna. Dzień tak. Zauważmy, że to jest bardzo spójna y, PR-owo strategia. Y, y, są świetne grafiki, y, przemyślane plakaty na klejki y, Świece przecież, które zauważyliśmy już we wszystkich miastach y, Polski są takie same. Ktoś musi przywieźć scenę, y, dać nagłośnienie, ściągnąć zespoły. To jest wszystko precyzyjnie wymyślone przez PR-owców, speców od, od sterowania emocjami, od manipulacji, bo widzimy, że firmy wielkie pr domy mediowe włączyły się w walkę z rządem właśnie. No, też bronią trochę sposób. swoich pieniędzy. Odpo odpowiedzią na te manifestacje antyrządowe ma być wielki marsz prorządowy Tak, tak. Y, na 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 portalu można przeczytać tekst Jacka Karnowskiego Naczelnego Tygodnika w sieci który tutaj również zachęca do y, wsparcia rządu wyrażeniu po, w, do wyrażenia poparcia bo skoro żeby wychodzą, to nie było tak że tylko jedna strona ma coś do powiedzenia tak? oczywiście my y, tam y, myślę so, y, obserwujemy że ludzie zwolennicy rządu są aktywni na forach są aktywni w internecie i y, widać taką wolę wyjścia na ulicę również y, ale chyba rzeczywiście potrzebne jest takie y, Danie sygnału, że być może warto wyrazić to też na ulicy. To tak jak było z czarnymi Marszami. Nie można pozwolić zawłaszczyć sobie tej przestrzeni publicznej. Jeżeli mamy coś do powiedzenia i jest to etap, w którym mówimy o tym na ulicy i manifestujemy to swoją obecnością, no to tym bardziej druga strona też powinna to wyrazić. Do takiego starcia, starcia w cudzysłowie, doszło pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Tam się pojawili przedstawiciele klubów Gazety Polskiej, ale to była niejako reakcja na to, że ktoś wymyślił, że nagle pod Jarosława Kaczyńskiego trzeba manifestować. To prawda. No i też z tym trzeba być trochę ostrożnym, dlatego że chyba również na to obliczone są te wszystkie strategie, żeby dwie. Y no, zwalczające się, czy wrogie sobie przeciwstawne grupy y, doprowadzić do takiej y, emocjonalnego y, takiego do rozchwiania. Do starcia fizycznego być może. Tak. Najpierw ich doprowadzić do rozchwiania emocjonalnego, a potem doprowadzić do starcia. Y, bo tylko to gwarantuje to, czego sobie życzą. No, ro, rozlewu krwi, czy przynajmniej jakichś agresywnych zachowań, który, którymi można obciążyć rząd. Komentarze i opinie na portalu W wpolityce.pl. Redaktor naczelna Marzena Nykiel. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A za chwileczkę Edyta Hołdyńska i Grzegorz Gór ciąg dalszy programów w Polsce.pl. Zapraszam. Dziękujemy.